Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Michał i witam was w kolejnej sesji. Zagrajmy w Krok 2 Kingdom of the Gobos na PlayStation 1. Jak widzicie, troszeczkę w nowym setupie, dlatego że mamy tutaj fajną gąbeczkę na mikrofon oraz fajny tutaj koszyczek antywibracyjny. Będzie na ten temat oczywiście film, dlatego myślę, że taka malutki detal, ale jednak no troszeczkę poprawi jakość, że tak powiem, w tej oto serii. No i co? Dzisiaj sobie będziemy zabierali się za indiańską wioskę lub wioskę Indianów, tak więc co? Myślę, że bez zbędnego przedłużania. Ja tutaj nie będę już za bardzo się rozgadywał i przechodzimy do tematu. Jakiego tematu? Chciałem bardziej powiedzieć do sesji nagraniowej. Tak więc, dobra, jesteśmy w indiańskiej wiosce, tak? I tutaj mamy jakiegoś gobosika, który coś tutaj sobie robi. Dobra, dostaliśmy 100 diamencików od tego gobosika, dlatego że mieliśmy tutaj zawody w bekaniu, bo on tutaj podkreślił, że bardzo lubi tą ginger sodę oraz lubi sobie bekać po niej, bo tak wiadomo się fajnie odbija, więc no... Śmieszna taka rzecz, nie powiem, że nie. Ogólnie poprzednim razem żeśmy robili ten świat dzikusów. Żeśmy zrobili to w dwie części. Tutaj prawdopodobnie będziemy robili tak, że też pierwszą część to zrobimy tam parę poziomów, a w następnej części już będziemy kończyli sobie ten świat indiański. Tutaj mamy drzwi, które pewnie zwiastują bossa. Tak przynajmniej mi się wydaje. Więc tutaj sobie na razie nie idziemy. Zobaczmy sobie, co tutaj będziemy miał nam do powiedzenia ten Indianin. Dobra, to tutaj mamy ten dialog zrobiony. W ogóle zobaczmy, jak wygląda nasz stan. 3 robociki, 4 zielone, 5 niebieskich. Okej, chyba to jest na razie taki... O, ten poziom sobie zrobimy, bo ja to ostatnio u Justyny oglądałem. Ostatnio, czyli dzisiaj przed nagraniem tej sesji. Okej, czyli po prostu jest to poziom, który polega na tym, że będziemy musieli sobie tutaj dzieci uratować, tak więc jest to całkiem fajna sprawa i wiecie co, ja się zmniejszę i dam sobie tutaj kamerkę, o tak trochę, może nie zmniejszę, a trochę się powiększę, o, żeby nie było, tak mi się wydaje, że będzie wygodniej. Dobra, to już było, już znam ten dialog na pamięć, idziemy po prostu sobie robić poziomik. Jak on się teraz będzie nazywał? Uratuj 30 dzieci gobosów. Albo po prostu bobasów. Z bardzo fajną w ogóle muzyczką tutaj sobie zaczynamy. Chociaż z tego, co Justyna mi mówiła, to jest muzyczka, która nie powinna w ogóle tutaj lecieć. No, chodź tutaj mały. My cię do kołyski wrzucimy. Elegancko. O to chodziło. Generalnie to jakby ten poziom polega na tym, że w momencie, kiedy będziemy mieli dziecko i dziecko zostanie zaatakowane przez właśnie tych oto gburów, dantinosów, to wtedy dziecko może płakać i z tego, co słyszałem, to niby jest taka sprawa, że mogą zostać nam odejmowane klejnociki. Ja chyba w ogóle zasłaniam. Tak, ja zasłaniam, więc dobra, jednak idę do góry. Jednak wydaje mi się, że...
Albo wiecie co? A dam się wyjątkowo teraz na tą stronę, a co? Przynajmniej nie będę zasłaniał tego totalu tych dzieci, ponieważ ja wiem, że niektórzy lubią patrzeć jakby na ten total, który jest zbierany, tak więc pozwolę wam sobie popatrzeć. Dobra, 3 na 30, elegancko. Dzisiaj możliwe, że przy dobrych wiatrach naprawdę zrobimy tyle procent gry, że już potem jutro albo pojutrze będę mógł już z ręką na sercu zakończyć kroka dwójkę i zakończyć tym samym maraton kroka, który zacząłem w maju albo czerwcu, który się trochę przedłużył. Ale to za sprawą tego, że no sami widzicie, jak to jest, nie? Dobra. Tak więc tam na dole mamy już trzy dzieci w końcu, więc teraz musimy znaleźć pozostałe dzieciaki. Będę musiał sobie przy okazji jeszcze życia pozbierać. Bo ja trochę z żyćmi to kiepsko stoję, mam tylko ich... Ojejku, mam ich tylko 6 przecież. Wypadałoby mieć już kiedyś maksymalną ilość tych żyć. I zdobądźmy ten klejnot. O, proszę mnie nie straszyć, ja jestem tutaj z dzieckiem, halo. Nie robi się takich brzydkich rzeczy. Bo dziecko się może rozpłakać i co wtedy będzie? A, wtedy no. Wtedy wy będziecie mieli przesrane. Bo zadzieracie z wujkiem krokiem. A wujek krok potrafi tutaj kurde nieźle przypierdzielić Sogona, tak więc se uważajcie. Proszę się nie bój, nie bój, nie płacz. Proszę cię, proszę nie płacz. Będzie wszystko dobrze. Obiecuję. Dobra, jest 5 na 30, elegancko. A ładnie w ogóle graficznie ten poziom wygląda i soundtrackowo. Mimo, że soundtrack nie powinien ten, który teraz tutaj leci, lecieć. To jednak, kurczę, no fajnie się podpasował. To mogę powiedzieć z ręką na serduszku. Dobra. Udało się, czyli tu będziemy mieli już 7 dzieci na 30, czyli oznacza to, że 24 będziemy mieli w następnej sekcji. Gdzie była teraz ta klatka? A, dobra. Wiem chyba nawet gdzie. Ta klatka chyba była tutaj gdzieś. Dokładnie tutaj. Tylko... Ojej. No właśnie. Tak to trzeba zrobić. O nie! Nie! Dobra, nie płaczę. Jejku, co ja zrobiłem? Jezus Maria. Nie ten przycisk. Dobra, rzucamy, się udało. Przez chwilę myślałem, że zostanę zaatakowany przez tego typka. O, już mnie zaatakował, śmieć. Nie ma tutaj dziecka, czasami dzieci są chowane w takich tych garnkach, wiecie? O, nie ma, kurde. O nie! Szybko, szybko, szybko! Nie! Nie! Szybko, szybko, szybko! Uspokój się, uspokój się! Nie chcę klejnotów tracić. Dobra, jest. Myślałem, że uniknę tego. Jest.
Dobra. To nie, 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 nie. Zaraz oberwiesz za to. Chodź tutaj, gnoju. Dobra, jest. 12 na 30 będzie. Tam jeszcze u góry jest dziecko, widzę. Nie wiem w ogóle, jak ono się tam dostało, ale okej. Podejrzewam, że te ci idioci po prostu rzucali tym dzieckiem i ono tak właśnie tam trafiło. Ale że ono nie płacze w ogóle? To mnie trochę dziwi. A ta, masz pierdziel za to, kurde. Przez ciebie dziecko, kurde, się popłakało. Gościu, kurde. Nie masz za krzty w ogóle jakiegokolwiek, nie wiem. Jakiegokolwiek czegokolwiek. A kamera mi się odwróciła. A, tutaj mamy jakąś sekwencję, widzicie? Dobrze, że tutaj wszedłem. Z robocikiem coś mamy. O nie, będę musiał wrócić po ten klejnot. Trzy na sześć. Mhm. No, wiedziałem, że tak to się skończy. Więc dlatego teraz szybko, szybko speedrunem. Bez tutaj pitolenia. No proszę, zdąż. Dobra, udało się. Za drugim razem, ale się udało. A, tu w górę jest klucz. I serduszko. Więc sobie łatwo nadrabiamy serduszka. I dziecka tutaj nie ma. Zostałem strollowany. Cóż, trudno się mówi. Trzeba żyć z tym dalej. Jestem ciekaw, czy jest tutaj też jakaś sekwencja, którą pominąłem z takimi właśnie pustymi wejściami. Chyba była jeszcze jakaś. Tutaj nie. Chyba na dole było coś. Nie, tędy przechodziłem. A, widzicie, dobrze, że wróciłem, ponieważ tutaj jest kolorowy klejnot, którego zapomniałem. Wtedy byłaby lipa, jakbym sobie tak poszedł dalej, kurde. No co to miałoby znaczyć, kurde? Se idziesz dalej bez jakiegokolwiek tego? Posrało cię, gościu? Dobra, czyli oznacza to, że brakuje nam teraz tylko dwóch kolorowych i... dobra, tutaj jest wyjście, okej. Czy ja bym wrócił do wyjścia, to trochę mi się nie widzi, to jest mi nie po drodze, że tak powiem, ale tutaj coś mamy. Jest dziecko. Możemy zaraz tutaj wrócić i zaraz zobaczymy, co tutaj dalej będzie, więc... Najpierw zobaczmy sobie, gdzie była ta klatka. No gdzieś tu była. Tak jest, tu. A, i tyle. Nie ma tutaj nic już takiego. A nie, jest jeszcze jeden wazon. Tego jeszcze nie sprawdzałem. Zaraz będzie można zobaczyć, o co z nim chodzi. Dobra, klateczka, tu jest. No i wszyscy się tutaj fajnie dogadują. Jeszcze tutaj była jakaś klatka, widziałem. Z kluczem. No, dokładnie. To jest chyba dziewczynka, co nie? Albo chłopczyk też. Tylko, że ma inną czapkę. Inną czapeczkę ma. Taką fajną z tym wiatraczkiem. Spread!
Aj, dobra, nic tutaj nie ma. Czyli niepotrzebnie już przychodziłem tutaj. Dobra. Ten poziom naprawdę ma bardzo fajny soundtrack, ale z kolei jest trochę on długi pod pewnym względem. Dlatego, że... No sami sobie zobaczmy na to, że jednak musimy tutaj troszeczkę między tymi sekcjami chodzić. I to trochę jest czasami uciążliwe, ale da się przeżyć. Przez chwilę myślałem, że nie trafiłem. Ogólnie jest fajny patent na to, jak dziecko płacze. To jest właśnie to, co odkryłem od Justyny. Mianowicie w momencie, kiedy dziecko płacze, to zawsze warto je zabrać na zjeżdżalnię, żeby się jakoś sobą zajęło i wtedy już przestaje płakać. To jest w sumie bardzo fajna sprawa, bo dzięki temu my nie tracimy tych diamencików, a ono, wiecie, już się zaraz uspokaja. Tak więc, no może być to całkiem przydatne. To jest taka właśnie mini ciekawostka, jak w ten poziom grać. Dobra, więc teraz możemy sobie pójść tam. Rzucimy zaraz dziecko do klatki, oczywiście. Bez jakichkolwiek tutaj dziwnych skojarzeń. A właśnie, zróbmy test. Co wy na to? Zrobimy teścik mały? O, patrzcie na to. Widzicie? I już jest uspokojone. Już nie płacze. No. O, patrzcie, jak sobie ładnie się z nimi tutaj bawi ten Dantinos. Ale to urocze było. Ale koniec niestety zabawy, musimy przerwać tę zabawę. Dobra, czyli to będzie teraz tak, 20, 21, 22, 23 na 30. Czyli brakuje nam już tylko 7 dzieci. Zobaczcie, jak kurde szybko idzie nam ten poziom. A my dopiero go niedawno co zaczęliśmy. To jest, myślę, że kurde jakiś plusik kroka dwójki. Że pomimo tego, że poziom może w teorii trwać nie wiadomo jak długo, to jednak przechodzenie go, tak jak się wiecie, trochę wkręcisz w ten poziom, to masz wrażenie, że go przeszedłeś w 5 minut, a tak naprawdę te 20 minut leci tak szybko, że no mówię, masakra, nie? I to w tym pozytywnym oczywiście słowa znaczeniu. Masakra. Dobra, zobaczmy co teraz będzie. Będzie nam brakowało 7, czyli ta będzie musi znaleźć klucz, żeby tutaj z klatki wyciągnąć jedno dziecko. A, w sumie daleko szukać nie musimy. Oj, tu jest jeszcze jedno dziecko, czyli będziemy mieli 25. Czyli tylko teraz 5 dzieciaczków nam brakuje, żeby zakończyć poziom. O nie, ostatnie życie mam. Teraz muszę uważać. Nawet sekundka. Dobra, jestem z powrotem. Kurde, do góry skacz. No i 25 na 30, elegancko. To już zostaje nam 5, ale to nie zmienia faktu, że musimy tak czy siak jeszcze klejnoty szukać. Bo gdzieś nam zabrakło tych klejnotów. Nie wiem jeszcze gdzie, ale dowiem się z chęcią. Aha, i tu już byliśmy. Thank you.
Dobra, i teraz musimy zejść tam do kołyski, do końca i będziemy mogli iść do góry oczywiście. Tak więc ja to pewnie wam trochę powycinam. Chociaż dobra, tutaj nie muszę tego wycinać, ponieważ zacząłem gadać i w sumie zacząłem też w tym samym czasie schodzić, więc wycięcie tutaj to trochę nie miałoby sensu za bardzo. O. I tu jeszcze mamy, a widzicie, proszę państwa, tu jeszcze nas nie było, u góry trzeba. Dobra, udało się tutaj dostać. I elegancko, nawet nie zdążył mnie trafić. Tu mamy dziecko, elegancko, fajnie, kolejne. Tu mamy kolejne, czyli mamy dwa bobasy na górze. A nie, jeszcze jest trzeci. A, czyli wszyscy są tutaj. Okej, czyli w sumie daleko szukać już nie muszę. Aha, nie ma tak dobrze, jestem z dzieckiem, nie trafisz mnie. Nie ma tak dobrze, kurczę, co ty sobie wyobrażasz, gościu, jeden z drugim? Ja to wzorowy opiekun jestem. Nawet nie zdążył mnie zaatakować. Więc o czym my w ogóle tutaj dyskutujemy, moi drodzy? Powiedzcie mi, o czym my w ogóle tutaj dyskutujemy. Jest, dobra, jest. Jezu, zgubiłem to przez chwilę, nie widziałem. Okej. I przy okazji mamy już kolorowe klejnociki zebrane. I totem. Dobra. I co tutaj mamy teraz? Aha. I to na tym wszystko polegało, tak? Dosyć krótka ta runda bonusowa, nie żebym się czepiał. No ale w sumie z drugiej strony to chyba dobrze, że była taka krótka. Teraz trzeba przed nimi wszystkimi uciekać. To dosłownie. To chyba na farcie udało mi się uciec. Dobra, więc teraz tak. Skok. I szukamy teraz jeszcze dwóch dzieci. Okej. Zanim uratujemy to dziecko, to warto wskoczyć tutaj. Dlatego, że tu będziemy mieli chociaż jedno serduszko. A to zawsze coś. Aha. 92. Oznacza to, że gdzieś zgubiłem 6 klejnotów. Trzeba będzie je znaleźć. No. 6 klejnotów, czyli teraz musimy szukać 6 klejnotów, żeby zakończyć ten poziom. I to jest mój challenge, tak? Ja mu powiedziałem, że robię 100% i bez dyskusji. Powiem wam szczerze, że nie mogę tych klejnotów znaleźć. Więc podejrzewałem, że właśnie stało się to, o czym Justyna wspominała, czyli przez to, że dzieciaki płaczą, to po prostu, no, te klejnoty się zerują. Więc podejrzewam, że będę musiał sobie ten poziom zrobić poza anteną. Trudno się mówi, no niestety nie wszystko możemy, że tak powiem, zrobić za pierwszym razem. Szkoda. Naprawdę szkoda, bo myślałem, że ten poziom uda mi się zrobić na 100%. Tak więc, no cóż. Nie można mieć wszystkiego w tym wypadku. Tak więc myślę, że dobrym pomysłem będzie sobie kupienie trochę robocików i ewentualnie przy jeszcze lepszej okazji teraz kupić sobie dodatkowe żyćko. No przyda nam się chyba to jedno żyćko więcej, co nie? To 7, ewentualnie 8 żyć. To mogłoby być super. Tak więc pójdźmy do sklepikarza i zaraz się z wami widzę.